kolejność wykonywania działań. Mamy wyrażenie takie, w którym występuje dzielenie, dodawanie i mnożenie. Przypomnijmy sobie, jaka jest kolejność działań. Jako pierwsze powinniśmy wykonać działania w nawiasach, jeżeli są. Następnie potęgowanie lub pierwiastkowanie, w zależności od tego, które działanie jest pierwsze od lewej strony. Kolejne działania to jest mnożenie i dzielenie, również one są równoważne, więc zaczynamy od lewej strony. I dodawanie i odejmowanie. W naszym przypadku najwyżej stoi mnożenie i dzielenie, czyli to są działania dla nas w tej chwili najważniejsze, ponieważ nie ma nawiasów i nie ma potęgowania. Więc którym działaniem zajmiemy się jako pierwszym? To, co stoi od lewej strony, czyli będziemy tylko na razie dzielić. 36 podzielić na 4 to jest 9, pozostałą część wyrażenia przepisujemy. Zostało nam dodawanie i mnożenie, więc tutaj najważniejszym działaniem oczywiście będzie mnożenie, prawda? I będziemy mnożyć. Co zrobimy z dziewiątką? Oczywiście dziewiątkę musimy przepisać. 9 dodać, przepisujemy znak dodawania i 15 razy 2 to jest 30. I już zostało nam tylko dodawanie. 30 plus 9 to jest 39. Dziękuję.